Czyli chce Pani powiedzieć, że poprzez malowanie jasnymi barwami jesteśmy w stanie uzdrowić swoje ciało i duszę? Faktycznie w trakcie choroby, żeby uzdrowić ciało, postanowiłam również uzdrowić ducha i emocje. Zaczęłam dbać o zdrowie, o emocje i przede wszystkim zaczęło mnie interesować, w jaki sposób osiągnąć maksymalnie równowagę duchową i psychiczną wewnątrz siebie. A czy może jest szczęśliwy, to nie wiem. No, czytając wpisy na Facebooku, to czasami wymyśla tytuły obrazu, mimo że on jest optymistyczny, to go nazywa Upiorna noc, mamy to przed sobą. Albo zapytał się, dlaczego pani pożegnanie zimy, czy ona się nie przeziębi. Więc czasami robi większą furorę na tym Facebooku niż moje obrazy z tymi swoimi tekstami. Ja się obawiam, że jak pani wróci do domu, to wszystkie obrazy będą sprzedane przez męża.